To był rok Henryka Sienkiewicza. W Ostrowcu świętokrzyskim przez 12 miesięcy szkoły organizowały liczne konkursy i przedstawienia. Na ostrowieckim Molo było narodowe czytanie Kwowadis. Z ulicami miasta przeszła też Parada z Noblistą. Wszystko po to, aby oddać należny hołd temu wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości. Podsumowaniem wszystkich tych wydarzeń był konkurs zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną Mistrz Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. Konkurs przez... Jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z Ostrowca, z powiatu Ostrowieckiego i chcieliśmy, ponieważ to już taki okres, jak to się mówi, przedświąteczny, chcieliśmy zamknąć, jakby. Całe te obchody, wiele przecież było konkursów organizowanych na terenie ostrowca, my jako biblioteka też postanowiliśmy wpisać się w te działania i dlatego taki konkurs. Konkurs miał formę pisemną. Uczniowie zmagali się z 45 pytaniami zamkniętymi. To jest konkurs przeznaczony dla gimnazjalistów, więc bazujemy na takich powieściach, które powinny być znane już uczniom, którzy są w szkole gimnazjalnej. Więc jeśli chodzi o twórczość, to przede wszystkim w pustyni w puszczy, krzyżacy. Ale ponieważ ten rok jest rokiem Henryka Sienkiewicza, no to oczywiście wiele faktów z życia Henryka Sienkiewicza. Okazuje się, że rok Sienkiewiczowski w bibliotekach przyczynił się do wzrostu wypożyczanych powieści noblisty. Chodzi o popularność twórczości Henryka Sienkiewicza. Ono właściwie jest na takim dosyć stałym poziomie. A gdy się okazało, że rok Sienkiewicza i wiele różnego rodzaju konkursów, no to wtedy młodzież poszukiwała też sporo nie tylko powieści Henryka Sienkiewicza, ale i też publikacji o Henryku Sienkiewiczu. Dużą popularnością cieszyły się też książki Henryka Sienkiewicza w formie audiobooków, a w organizowanym przez miejską bibliotekę publiczną konkursie górą okazali się uczniowie niepublicznego gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego, zajmując trzy miejsca na podium. Mistrzem wiedzy o Henryku Sienkiewiczu została Martyna Rudkowska, drugi był Sebastian Słoniewski, a trzeci Bartłomiej Karwacki.